No takiej sytuacji i takich zachowań bramkarskich nie widziałem. Już blisko pola karnego. Ma trochę miejsca na strzał. Udana interwencja bramkarza, piłka w jego rękach. Oliver Torres. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Robi się niebezpiecznie. Ewidentnie poniosło teraz bramkarza. To może dać prowadzenie. Zostawił za sobą trochę boiska. Ma do kogo zagrać. Może uderzać na bramkę. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny. Gonzalo Higuaín, urodzony we Francji, argentyński napastnik. Czego możemy się po... Szansa na oddanie strzału! Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Aboubakar. Mają teraz trochę miejsca. No niestety, rywale przerwali ten kontratak. Blisko pole karne, może strzelać. Może stąd strzelać! Gol, bramka! Zdecydowanie zasłużone prowadzenie w tym spotkaniu. Zespół przeważał w niemal wszystkich elementach. Brakowało tylko przewagi bramkowej, ale doczekali się. No ewidentnie zapomnieli o kryciu bramkarza i ten strzelił bramkę. Doskonałe zachowanie golkipera. Świetnie wykorzystał niezdecydowanie obrońcy. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Danilo Pereira. Korona. Aboubakar. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Zbliża się do pola karnego. Tyka. Może zdecydować się na strzał. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. No, z tego miejsca można strzelać. Na dobrą okazję do strzału. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dzisiaj można o nim powiedzieć, że jest prawdziwym utrapieniem bramkarza rywali. Pokonał go już drugi raz.